Temat reformy edukacyjnej likwidującej gimnazja jest ciągle powodem burzliwych dyskusji oraz spięć. Zmiana posiada swoich zagorzałych przeciwników oraz zwolenników. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta w Łukowie mieliśmy okazję być świadkami dyskusji w temacie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Temat ten zawsze budził wiele emocji. Jesteśmy zobowiązani dzisiaj podjąć taką uchwałę. Gdybyśmy takiej uchwały dzisiaj nie podjęli, z automatu jakby przestają istnieć szkoły numer 2 i 3 w ogóle. Jestem zdania, że reforma jest potrzebna oczywiście, bo świat wokół się zmienia i oświata też musi się zmieniać. Natomiast niepokoi mnie, jak to jest tam na górze robione, w jakim tempie. I mam wrażenie, że ten sposób realizacji tej reformy na górze, on się przerzucił również do nas. Słyszeliśmy w mediach, pojawiły się takie informacje, że jak ma boleć, to ma boleć raz. To są, zdaje się, Państwa słowa. I ja się bardzo tego boję, dlaczego? Dlatego, że to będzie bolało przede wszystkim dzieci. Więc oczywiście, że każda reforma kogoś dotyczy. Akurat wypadło to teraz na nas. Dlatego my musimy się zmierzyć z tym, co nam narzucono. Oczywiście to, co powiedziałem, ustawa jest do realizacji. I nie ma znaczenia, czy nam się to podoba, czy się nam to nie podoba, czy ktoś jest za reformą, czy ktoś jest przeciw reformie, bo ta maszyna, ta machina po prostu ruszyła. Natomiast my tutaj wspólnie z dyrektorami dołożyliśmy wszelkich starań, aby złagodzić te negatywne skutki. Natomiast absolutnie się nie zgadzam z panem z tezą o wyrywaniu, bo również pan często podkreślał, że mamy bardzo dobrych nauczycieli w Łukowie. Przecież tak naprawdę część dzieci do szkoły numer 2 czy do szkoły numer 3 pójdzie wraz ze swoimi nauczycielami. Wraz z osobami, które znają, które lubią, często trafią do tej samej klasy. Natomiast nie bardzo wierzę, że na przykład jak jest 25 dzieci w klasie, to wszyscy się jednakowo lubią i wszyscy koniecznie ze sobą chcą być w klasie. Po to robimy na przykład tą reformę, wprowadzamy ją, myślimy, chociażby po to, żeby na przykład sąsiedzi mieszkający na jednej ulicy czy obok siebie nie trafiali do dwóch różnych klas. Ale to myślę, że tutaj już mądrość i roztropność dyrektorów pozwoli właśnie zniwelować te takie skutki emocjonalne. Tak, że prawnie to my możemy w pewnym sensie przymusić rodziców, jeśli chodzi o pierwsze klasy, czyli o nowy nabór. Natomiast o te klasy wyżej w podstawówce, to my możemy głównie apelować, żeby oni przesunęli swoje dzieci do innych szkół, no bo jak jest, musimy to rodzic zdecyduje, gdzie te dzieci dają. Natomiast ja nie kwestionuję tego, że byłoby czymś nienormalnym, gdyby na przykład taka dwójka w przyszłym roku miała tylko klasę pierwszą, drugą i te końcowe gimnazjalne. No, to byłby absurd, a jedynka byłaby dociążona tymi pozostałymi. Natomiast pod względem prawnym to tam chyba tak do końca my pełnego manewru nie mamy. To dużo zależy od współpracy. Według mnie nie jest ważne, jak szkoła się nazywa, tylko od czego w niej uczą. Tempo. Powiedział pan burmistrz, że to wszystko jest przemyślane, uzgodnienia z nauczycielami, z dyrektorami. Uważam, że zabrakło, z dyrektorami. Uważam, że jednak zabrakło troszeczkę konsultacji z pewnymi środowiskami, chociażby rodzicami. Tempo jeszcze raz. Zacytuję może pana burmistrza ze sprawy tablicy. Według mnie niestety szybko i niechlujnie. Chociażby autopoprawka, dostaliśmy ją oczywiście w dniu wczorajszym. Cieszę się, że w ogóle ta autopoprawka jest dzisiaj. Pan burmistrz sprytnie pominął moją osobę, może niecelowo. Nie było pana burmistrza na Komisji Finansów w poniedziałek. Dziękuję za uwzględnienie uwag moich, pana Leszka Baranowskiego, dotyczących niektórych ulic. Ja tam przytaczałem przykład konkretnie ulicy Świętokowskiego, która była pierwotnie przypisana do szkoły numer 3, gdzie pozwoliłem sobie zmierzyć 2100 metrów.
trochę dużo. Dwójka 800 metrów, więc to jest prawie trzy razy tyle byłoby. Na szczęście Świętochowskiego, Trętowskiego wróciła do okręgu, gdzie szkoła podstawowa numer 2. Dobrze, że uwzględniono te wnioski. Ja będę głosował przeciwko, gdyż uważam, że to nie jest mimo wszystko zrobione poprawnie. Pytanie moje brzmi może w ten sposób. Dlaczego dzielimy w pewnym sensie dzieci na lepsze i gorsze? Dlaczego dziecko z Trzebieszowa i rodzic tego dziecka ma prawo wybrać szkołę, natomiast dziecko nasze, łukowskie, nie ma takiego prawa? Odnosząc się do pana zarzutu o niechlujności, panie radny, myślę, że pan w tej chwili obraża wszystkich dyrektorów, którzy się napracowali, pana naczelnika, może mnie najmniej, bo ja najmniej przy tym pracowałem z wiadomych względów. Jeżeli poprosiłem fachowców doświadczonych w oświacie i w zarządzaniu, to z ufnością, że zrobią to z należytą starannością i najlepiej jak potrafią. I w mojej ocenie zrobili to bardzo dobrze. Spotykali się kilka razy. I tylko oni sami wiedzą, ile godzin pracy musieli przeznaczyć na poszczególne analizy pod względem liczby urodzeń, pod względem ilości urodzeń w danym roku szkolnym i pod względem, jak na przestrzeni lat będzie się kształtowała liczebność dzieci w danym obwodzie szkolnym. A to, że pan będzie głosował przeciw, no to cóż, takie pana prawo. Niestety, tak jak powiedział jeden z radnych, nie da się sprawić, aby każdy był zadowolony. Pytam o lepszy pomysł. Macie państwo? Z chęcią wysłuchał i proszę zgłosić. Był czas na to. Nie ma, proszę państwa, lepszego pomysłu. Trudno. Niektórzy rodzice czy dzieci będą z tego niezadowoleni, ale tak musi być. Chyba że chcemy zlikwidować jedno, dwie szkoły. Dlatego również nie chcemy. Dziękuję. Dyskusja była długa i trudna. Radni byli świadomi konieczności podjęcia uchwały. Jej brak spowodowałby konieczność zamknięcia szkół numer 2 i 3. Mimo powagi tematu dotyczącego edukacji najmłodszych, przewodniczący rady przerwał dyskusję i przeszedł do głosowania. Zignorował w ten sposób radnych, którzy chcieli zabrać głos. Dziękuję panowie, dziękuję. Już kończę dyskusję. Przechodzę do głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Przewodniczącemu uwagę zwrócił Mariusz Chudek, który nie ukrywał oburzenia. Ja mam uwagę do pana postępowania. Jeżeli toczymy dyskusję na ważny społecznie temat, a tak było przed chwilą, i są jeszcze chętni do zabrania głosu, to chyba regulamin mówi prosto. Albo dajemy wszystkim prawo powiedzenia się, albo przegłosowujemy zamknięcie dyskusji. To, co pan zrobił, jest po prostu niezgodne z prawem. Dziękuję. Dziękuję. A jak państwo oceniacie zachowanie przewodniczącego Krzysztofa Jodełko?